Cześć kochani, cześć gwiazdy, witam Was dzisiaj serdecznie ja na kanale Ani, którą doskonale znacie. Kazała mi powiedzieć, żebym zaznaczyła, żebyście lajkowali, subowali, dzwoneczkowali i robili wszystko, żeby zwiększać jej zasięgi. Zaczynamy dzisiaj w trochę niestandardowy sposób i to ja dzisiaj rządzę na tym kanale, dlatego że pomyślałam sobie, że fajnie byłoby trochę Ankę przypytać. Jak wiecie, jej kanał nosi nazwę Lux and Happy. Aha. I mi nasunęła się wczoraj taka myśl. Co dla Ciebie, moja kochana Lux and Happy koleżanko, oznacza słowo luksus? Luksus? Czym dla Ciebie jest luksus? No. O, kochana, to ja mogę tutaj rozprawiać i rozprawiać. To będzie film, który będzie miał 6 odcinków. 6 odcinków? Nie, będzie krótko, bo tak naprawdę luksus oznacza, można rozpatrywać wielorako, prawda? No właśnie, można rozpatrywać wielorako, stąd też moje pytanie. Czy luksus to jest tylko... Czy to jest kasa, rzeczy, bajery, tak, szmery, tak. Bajery? Czy to jest policzalne, czy to jest mierzalne, czy to jest niemierzalne? Dokładnie. Słuchaj, nie. Oczywiście są rzeczy luksusowe i to bym tak oddzieliła rzeczy, doznania jakieś, ale dla mnie luksus to jest czas w tej chwili największy. Luksus to jest czas, który mam dla siebie, to jest największy luksus. Jak mi się uda go mieć, bo to rzadko się zdarza. No tak, bo teraz dzieci uczą się w domu, więc jesteś na pełen etat mama tak, na nowo. Tak, tak, tak. No ale próbuję jednocześnie wciskać jakąś pracę w to, więc to też jest trudne, bo ta praca jest po nocach. Ale dobra, już pomijając to, bo to wiesz, jest jakiś tam okres przejściowy, mam nadzieję. No podobno, tak mówią. Może. Więc no, luksus dla mnie to jest komfort psychiczny, że nie muszę gonić, że mam... To jeszcze wiąże z pieniędzmi ten luksus, tak? Przy czym no, ja nie rozpatruję luksusu takiego, że wiesz, muszę lecieć biznes klasą albo muszę spać w hotelu pięciogwiazdkowym. Dla mnie to nie ma znaczenia. Ja nawet nigdy nie lubiłam wydawać pieniędzy na takie rzeczy, bo dla mnie to było zawsze takie trochę wyrzucanie pieniędzy. Ja zawsze wolałam nie wydać na usługę, przy czym nie powiem, lubię dobrze zjeść, tak? Ale wolałam nie wydać na usługę, tylko na rzecz, jeśli chodzi o takie rzeczy materialne, na które się wydaje pieniądze. A największym luksusem dla mnie jest święty spokój. Święty spokój. Święty spokój. Czyli nie, i szczęście. Czyli nie opcja, że mogę jechać na drogie wakacje, kupić fajnych, drogich rzeczy i pojechać tam fajnym, drogim samochodem, tylko właśnie te rzeczy takie nie do końca materialne i nie do końca policzalne. Tak, bo wiesz, nawet ta moja podróż do Wietnamu, to w ogóle są takie miejsca, które są w ogóle nieluksusowe. No, tak? Ale przez to, jakie są fantastyczne. Ale tam doznaję tak luksusowych po prostu doznań umysłowych, wizualnych, że dla mnie to jest po prostu, to jest to. I ja zdecydowanie bardziej wolę zobaczyć takie piękne miejsce i nawet tak się strasznie umęczyć, uszargać, jadąc tam w jakimś busie, tuk-tuku, coś tam, tak, żeby cztery to zobaczyć. Przesiadki po cztery drodze. Przesiadki, tak? Toaleta, wiesz, na ten, taka z takimi dziurami w podłodze. Tylko dziura wycięta w podłodze i w kucki. Ojejku, a propos takiej toalety. Byłam kiedyś w takiej w Wietnamie, na przystanku na stacji benzynowej, tak a propos luksusu, to było nieluksusowe, która była, słuchaj, takie dziury obok siebie, tak, bez drzwi. Tak, bez drzwi, tak to i podobno wszystkie kobiety Azji, ten tak. I obok siebie. I tam była jedna kabina, no, żeśmy stały z dziećmi, moja Pola tak zobaczyła, tak, mamo, wyjdźmy. Ale ja muszę, to poczekamy do tej jednej kabiny i stałyśmy wszystkie tak, tyłem do tych pań. Ale dobra, to taki tam. No to takie dygresja. Azjatyckie bajery, rowery. Tak, także ja wolę nawet przeżywać takie rzeczy, żeby dojść do tego celu, którym jest, no to piękno. Ja lubię luksus, dla mnie też cieszenie oczu własnych. A dla Ciebie? Wiesz co, dla mnie luksus tak samo nie jest powiązany z tym, że kupuję drogie rzeczy, bo dla większości osób... Ale lubisz. To jest, tak, lubię. Natomiast uważam, że luksusem w obecnych czasach jest to, że mamy możliwość spełniania swoich zachcianek. I nie mówię tutaj właśnie o tym, że zachcianką jest ta torebka czy te buty, tylko że mogę gdzieś pojechać, tak jak mówisz, doświadczyć czegoś nowego, zobaczyć coś nowego, że mogę tam spędzić czas z bliskimi mi osobami, bo ten czas, który spędzamy wspólnie, też jest dla mnie mega ważny i to jest chyba jedyna rzecz, za którą jestem wdzięczna COVID-owi, że ten zeszły rok był taki bardzo
rodzinny i bardzo też przyjacielski, że nawet jak się nie można było spotykać. Słuchajcie, ja nie pamiętam, żebym ja kiedykolwiek gadała z 15 moimi znajomymi na FaceTime'ie przez 2 godziny. A miałaś takie imprezy? A teraz Jackie? To były niemalże imprezy, tak, że każdy robił sobie drinka i wiecie, gadaliśmy, co tam u was słychać. Co więcej, będąc na kwarantannie, nawet grupowo mierzyliśmy sobie temperaturę, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. więc to są takie rzeczy, które moim zdaniem można nazwać luksusem. Na pewno luksusem jest to, że jesteśmy zdrowi i to jest dla mnie najważniejsze, bo dzięki temu możemy pracować, możemy też zarabiać na te rzeczy materialne, na te podróże, na te wyjścia do knajp, które niestety na razie też się nie wydarzają. Na te wynosy. Ale możemy sobie jakby w normalnej czasoprzestrzeni niecovidowej na takie rzeczy pozwolić i dla mnie to są rzeczy, na których najbardziej mi w życiu zależy. I naprawdę, gdybym miała wybrać, czy kupić coś, czy pojechać chociaż na weekend gdzieś w jakieś fajne europejskie miejsce, zawsze wybiorę ten samolot i zawsze wybiorę weekend gdzieś. I choćby to miało być naprawdę po kosztach na zasadzie spania w hostelu, chociaż powiem wam, że jedne z moich najfajniejszych wakacji to było 4 dni w Hongkongu, jak byliśmy z Piotrkiem, spaliśmy w takim hostelu, że jak do niego weszliśmy, to myślałam, że nas tam poćwiartują i zamordują, a dopiero później przeczytałam, że Hongkong jest najbezpieczniejszym miejscem na świecie, więc nic nam się złego tam nie stanie. Ale ten hostel wyglądał naprawdę przerażająco z zewnątrz. Mieliśmy bardzo ładny pokój wielkości 4 m². Były 2 osobne łóżeczka. I jak ja wyjmowałam coś z mojej walizki, to Piotrek musiał cały leżeć na swoim łóżku. Jego nogi nie mogły być na podłodze, bo się walizeczka nie zmieściła. A mieliście swój pokój prywatny. Mieliśmy, tak, wzięliśmy tą opcję jeszcze bardziej luksusową. Mieliśmy osobny pokój z taką łazienką, że jak się brało prysznic, to się siadało na kibelku, bo nie było miejsca. Więc mogłam sobie, wiecie, myć głowę siedząc, w pozycji siedzącej. I to był naprawdę jeden z najfajniejszych naszych pobytów i takich wyjazdów. I tym luksusem nie jest to, że jesteś na końcu świata w hotelu za grube tysiące, tylko to, że jesteś gdzieś w miejscu z osobą, którą kochasz, którą lubisz, z którą lubisz spędzać czas. Spędzasz super fajnie czas, razem się jaracie widokami, razem się jaracie jedzeniem i te same rzeczy was fascynują. I dla mnie to jest takie najbardziej właśnie... Taka rzecz, na której najbardziej mi w życiu zależy. Nieważne gdzie, ważne z kim, ale wiesz, co mi się przypomniało? Przypomniała mi się, słuchajcie, taka sytuacja, kiedy z bratem Rafała i jakby jego żoną, partnerką, pojechaliśmy kiedyś do Paryża, zupełnie tak low-costowo i też spaliśmy w jakichś takich pokojach w hotelu, ale w jakimś takim, no takim słabym hotelu. I pamiętam, w sensie chodzi mi o to, że bardziej mnie ekscytują takie momenty i ja to dużo lepiej zapamiętam, że to było cudowne z nimi, bardziej niż taką bardzo luksusową restaurację, do której poszliśmy w Hongkongu, bo trzeba tam pójść i ona jest tam jakieś gwiazdki, coś tam i lepiej się tam czuliśmy, zaraz powiem gdzie, w Paryżu, w takim małym parku, Z bagietką ławce, i z bagietką, z serem, który rwaliśmy i z winem, które wino ci otwierają od razu w sklepie, pytają, czy chcesz otwórz, i korkują i my żeśmy szli z tym winem, piliśmy to wino z butelki, jedliśmy tą obłędną bagietkę i rozprawialiśmy o jakichś historiach rodzinnych przez północy tam pijani w tym parku. To my mieliśmy z Piotrkiem dokładnie taki sam piknik w Paryżu, natomiast my go zrobiliśmy tak lekko instagramowo, rozwaliliśmy się na naszym kocykiem pod wieżą Eiffla, tak, i sobie tam właśnie leżeliśmy razem, jedliśmy bagietkę, jedliśmy serki, piliśmy wino i było też cudownie. I nie trzeba do tego nie wiadomo jak wykwintnych restauracji. Co więcej, właśnie tak jak mówisz, bardziej się wspomina takie momenty, niż to, że byłam w hotelu, zapłaciłam 25 tysięcy i w sumie to nawet mi jedzenie nie smakowało, bo niestety często też tak się może wydarzyć. Czasem się tak może wydarzyć, tak. Dlatego słuchajcie, luksus to nie zawsze kasa, luksus to wydaje mi się, że w większości przypadków to właśnie doznania, czas, przeżycia, spokój. No i człowiek, z którym się jest. No to chyba to jest najważniejsze. Ludzie. Ja uważam tak, że jeżeli mamy dookoła siebie ludzi, którzy nas, to już wiele razy miałam, którzy nas inspirują i nas uszczęśliwiają. Wtedy się dobrze czujesz. I chcesz spędzać czas, to nie jest naprawdę istotne, czy jesteś w Hongkongu, czy w Paryżu, czy
Warszawa Śródmieście. No i tym optymistycznym akcentem chcemy Was poprosić, żebyście komentowali na dole. Nie zapominamy o komentowaniu, komentujcie. Nie, nie zapominamy. I napiszcie nam też, co dla Was jest luksusem i czy jesteście właśnie bardziej z tych, którzy chcą mieć, czy bardziej z tych, którzy chcą być. Ja chcę dwa w jednym. Ja chcę i mieć, wiesz. Jak mówiłaś o tym, to ja tak pomyślałam, że ja to lubię tak sobie pojechać. Nawet nie musi być bardzo drogo. Ale żebym ci z bransoletką. Ale żebym do tego Chanela jednak po coś weszła. To nie, to powiem Wam, że ja jak wyjeżdżam za granicę, to w ogóle bardzo rzadko mi się zdarza chodzić po sklepach. To są wyjątkowe sytuacje. Ja typu na przykład nagle zaczyna padać deszcz, muszę się gdzieś schować. Ja mówię, dobra, to już się przejdę. Schowam się w Chanel. Przejdę się i popatrzę, ale żebym planowała wyjazd do nie wiem, do Londynu czy do Paryża z założeniem, że jadę na zakupy? No zakupy to nie, ale tak, że tam wpadnę, coś tam zobaczę, przymierzę, coś tam. To mi szkoda czasu. Ja wtedy wolę wpaść na przykład na pizzę. Albo na jakieś słodycze we Włoszech, to jest coś, co mnie wtedy najbardziej uszczęśliwia i tak, wiecie, przybiegam przez te uliczki, patrzę, o tu Chanel, tu coś, mówię, a dobra, nieważne, obejrzę w internecie, lecę jeść. No dobrze, to już kończymy. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia. No pozdrawiamy. A poczekaj, ty przejęłaś kanał, to ty się żegnaj. A właśnie, więc ja przyjęłam kanał, to ja się pożegnam. Dziękujemy Wam bardzo, dawajcie znać, co myślicie. Co jest dla Was tym luksusem, o którym mówiłyśmy i... Subujcie i ten dzwonek. Tak, ale to jeszcze jedno, jeżeli kanał jest przez chwilę mój, to ja jeszcze mam do Was prośbę jedną. Zadawajcie pytania pod filmem do Ani. Możemy ją jeszcze bardziej przepytać. Przegrillować. Przegrillować ją troszeczkę. Trzymajcie się, cześć. Pa.